Program powstaje we współpracy z firmą Apollo Multimedia. Cześć, witamy w kolejnym odcinku Ściągawek. Tym razem Tony Hawk's American Wasteland. To troszkę inne podejście do serii niż poprzednie gry. Tym razem trafiamy do czegoś w rodzaju skate'owego Grand Theft Auto. Otwartego miasta, po którym jeździmy i wykonujemy różne zadania. Jako niedoświadczony skate trafiamy do Los Angeles, poznajemy nowych znajomych i ruszamy, by stworzyć najlepszy skatepark w okolicy. Najpierw szybka przebieżka przez podstawowe triki, z których później stworzymy kombinację. Na początek flipy, czyli triki z obracaniem deski pod nogami. Wykonujemy je w trakcie skoków, naciskając jednocześnie przycisk oznaczony kwadratem i jeden z przycisków kierunkowych. Każdy kierunek to inny rodzaj triku. Ponieważ flipy wykonuje się stosunkowo szybko, możemy robić je przy zwykłych poskokach oraz łączyć je z innymi trikami na ziemi. Robimy więc flipy i od razu przechodzimy do ślizgów, czyli slajdów, albo do wallride'ów. A teraz kilka trików na rampie. Gdy podjeżdżamy prosto do krawędzi i naciskamy jednocześnie klawisz ślizgu, czyli trójkąt, oraz jeden z klawiszy kierunkowych, przechodzimy do tak zwanego planta, czyli zatrzymanego triku na krawędzi. Można nazwać je także leap trikami. Im dłuższy leap, czy też plant, tym więcej punktów. Docenimy to zwłaszcza, jeśli włączymy je w kombinację. Kiedy już troszkę opanujemy poruszanie się po rampie, wprowadzamy rewerty. W trakcie lądowania po wykonaniu triku w odpowiednim momencie wciskamy guzik R2. W ten sposób nasz zawodnik obraca deskę pod nogami. To ważne, bo dzięki temu nie przerywamy triku i dalej ciągniemy kombinację. Warto wspomnieć jeszcze o grabach, czyli trikach, które wykonujemy przede wszystkim na rampie. Wykonujemy je przytrzymując kółko. Aby się odstresować, wsiadamy na rower. Podstawowe zasady sterowania są identyczne, ale dochodzą także nowe opcje. Przede wszystkim triki wykonujemy tutaj ruszając drugim joypadem. Inaczej robi się także manuale. Wystarczy po prostu wychylić joypad w odpowiednią stronę i przytrzymać. Triki takie jak slajdy działają tak samo jak na deskorolce. Uważamy na lądowania, zwłaszcza tyłem, bo wtedy zmieniają się kierunki sterowania. A oto przykładowa kombinacja, w której wykonujemy po kolei różne triki, łącząc je w całość i wykorzystując rozmaite elementy otoczenia. Kluczem do sukcesu jest dobre wykorzystanie manuali. Wykonujemy je naciskając w momencie lądowania góra-dół. Nasz zawodnik zaczyna jechać wtedy na dwóch kółkach. Ostatnie umiejętności poznajemy od tajemniczego Chińczyka. To od niego poznamy tajemniki speciali, specjalnych trików oraz fokusu, czyli umiejętności koncentrowania się. Przy okazji uczymy się podstaw sterowania, jak na przykład zatrzymywania slajda. Fokus to umiejętność rodem z Matrixa. Bardzo ułatwia wykonywanie trików, ponieważ zwalnia czas. Bez żadnego problemu wchodzimy na manuale, albo lądujemy idealnie. Oto świetny przykład tego, jak fokus pomaga nam w wykonaniu trudnego triku. I znowu slajd, zwolnienie, przejście przez manuala i kolejny slajd. Zauważmy, że cały czas nie przestaliśmy robić triku. Pomiędzy kolejnymi slajdami staramy się wrzucać flipy. To zwiększy mnożnik. I znowu w odpowiednim momencie włączamy fokusa i wykorzystując go spokojniusieńko najeżdżamy na kolejne elementy skateparku. Zwracamy uwagę na idealne lądowanie, to dodatkowe punkty. Jednak ta gra nie sprowadza się tylko i wyłącznie do jazdy na deskorolce. Musimy także dbać o stan naszych finansów. Oto jedna z misji, która nie dość, że daje nam pieniądze, to jeszcze uczy nas, jak wykonywać podstawowe triki. W określonym czasie musimy wykonać wszystkie wskazane triki.
Na szczęście możemy zaliczać kilka w jednym skoku. Way to go! Here to do more challenges if you want to earn some more. W późniejszej części gry te zadania stają się naprawdę trudne. Kolejnym ważnym elementem są wyzwania sponsorskie. Każdy wykonany trik z listy podnosi nasze statystyki. I znowu troszeczkę rozrywki, tym razem parkour. To coś w rodzaju deskorolki bez deskorolki. Numer polega na jak najsprawniejszym przemieszczaniu się po mieście. W ten sposób dostajemy się na przykład do ukrytych miejsc. Zarobione pieniądze wydajemy później na różne cele. Na przykład na zakupienie dodatkowych elementów do naszego skateparku. Każdy z nich możemy później wypróbować własnoręcznie. Szukamy osób oznaczonych różowymi gwiazdkami. Rozmawiając z nimi, wykonując zlecane przez nie misje, posuwamy akcję do przodu. W ten sposób odblokowujemy nowe dzielnice miasta. W tym przypadku uczymy się tak zwanego skitching, czyli podczepiania się pod pędzący obiekt. Normalnie jest to samochód, ale tym razem przyczepiamy się do psa. To on dowodzi nas na miejsce, gdzie mamy rozwalić tablicę. Robimy to wciskając klawisz, którym normalnie wykonujemy grabę, czyli kółko. Szukamy kolejnych osób na mieście. Po rozmowie dostajemy kolejne zadania. Wykonując je, zbieramy kolejne elementy skateparku. Aby zdobyć wielką kulę zamontowaną na dachu stacji benzynowej, musimy zrobić transfera na dach, a potem wyskoczyć z rampy i wall plantem wytrącić z równowagi wielki znak reklamowy. Zdobywanie nowych elementów skateparku wymaga od nas używania wszystkich umiejętności. Aby dostać się do statui, najpierw musimy pobiegać jak w rodowitej platformówce. Po drabinie dostajemy się na mały ganek. Wchodzimy na podest i skokiem zabieramy klucz do bramy. To niełatwe, bo postacią kieruje się dosyć trudno. Po zdobyciu klucza wracamy do kolegi, a potem oglądamy scenkę. Teraz naszym zadaniem jest wyrwanie pomnika z ziemi. W tym celu przez 5 sekund robimy slajd na krawędzi fontanny, okręcając posąg linką. Zadanie ze slajdami na małym daszku jest wyjątkowo denerwujące, bo aby zrobić dobry slajd, musimy jechać z odpowiednią prędkością. Dlatego za każdym razem, kiedy najeżdżamy na skocznię, musimy dokładnie wybrać prędkość. Pamiętamy, żeby wykonywać te triki, które pokazują się z boku ekranu. To zadanie wymaga wielkiej precyzji, chociaż wygląda na łatwe. Wskakujemy na linkę, a potem w ostatnim momencie wyskakujemy z niej i próbujemy wylądować w samochodzie. Kolejne zadanie jest proste. Mamy przewrócić wielki maszt radiowy, wystarczy tylko do niego podjechać i zrobić takiego samego planta jak na stacji benzynowej. A teraz zaczynają się schody. Mamy zrobić natas spin na kuli kończącej maszt. To wymaga dokładnego wycelowania skoku. Musimy wylądować niemal dokładnie na kulce. Co jakiś czas normalna rozgrywka przerywana jest wydarzeniami specjalnymi, takimi jak konkurs Am Jam organizowany przez Tony'ego Hawka. Zanim jednak zostaniemy dopuszczeni do stawki, musimy najpierw pokonać jakiegoś aspirującego nowicjusza. Na szczęście nie jest to zbyt trudne. Wystarczy wyczesać tylko 3 lepsze triki. Thank you.
Na wykonanie zadania mamy prawie nieograniczony czas, więc robimy to bez żadnego problemu. Nie przejmujemy się także przeprotkami. Jak zwykle staramy się łączyć różne triki, przeskakując pomiędzy kolejnymi fragmentami skateparku. Czasem zdarza się, że triki wychodzą nam zupełnie przypadkowo. Slajdy są tutaj przewidziane, ale ten plant pojawił się zupełnie przypadkowo. Ułatwiamy sobie robotę, włączając fokus. Kiedy już się zakwalifikujemy, możemy wystartować w zawodach. Zawody również nie są zbyt trudne. Dopiero później zaczną się schody. Naszym zadaniem, podobnie jak w eliminacjach, jest pokonanie przeciwników poprzez wyczesanie lepszych trików niż oni. Tutaj jednak liczy się suma, a nie tylko jeden trik, więc możemy się zupełnie nie przejmować przewrotkami. Co prawda czas jest ograniczony, ale przeważnie wystarcza wykonanie tylko jednego dobrego triku. Ważne, aby nie stresować się przewrotkami. Gra skonstruowana jest w taki sposób, że dopóki wykonujemy trik, czas się nam nie kończy. Możemy więc ciągnąć kombinację nawet po tym, kiedy skończy się nam timer. Congratulations, man. The Am Jam title is all yours. Zapraszamy do konkursu. Do wygrania 3 joypady Sky Cruiser ufundowane przez firmę Apollo. Aby wygrać jeden z nich, wystarczy przesłać SMS-a na numer 7193 z prawidłową odpowiedzią na pytanie konkursowe oraz jak najszybciej odpowiedzieć na pytanie dodatkowe. Wygrywają osoby, które w jak najkrótszym czasie odeślą prawidłowe odpowiedzi na pytanie dodatkowe. Oto pytanie konkursowe. Sponsorem programu ściągawki jest firma A. Apollo, B. Multimedia, C. Hard. Odpowiedź musi być poprzedzona hasłem Cruiser i kropką, według przykładu. Na odpowiedzi czekamy do 3 stycznia. Program powstaje we współpracy z firmą Apollo Multimedia.